Proszę Państwa, następna sprawa to jest rewitalizacja Parku Wrocławskiego. W tej sprawie prokuratura okręgowa w Legnicy prowadziła postępowanie od grudnia ubiegłego roku. Tak naprawdę mieliśmy tutaj do czynienia z przestępstwem polegającym na wyłudzeniu dotacji, złożeniu oświadczenia. Mieliśmy tutaj do czynienia z przestępstwem złożenia fałszywego oświadczenia w celu wyłudzenia dotacji. Jest to przestępstwo z artykułu 297 kodeksu karnego. Jest one zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. I proszę nie mylić tego przestępstwa z przestępstwem z artykułu 271, czyli wyłudzenia poświadczenia nieprawnych. Jest to tak zwany lex specialis w stosunku do tego przestępstwa i polega właśnie głównie na złożeniu fałszywego oświadczenia w celu wyłudzenia dotacji, subwencji, kredytu przez instytucję, która może się o taką, mówimy tutaj, bo tu mówimy o dotacji, to o taką dotację starać. To zdarzenie miało miejsce w 2009 roku. Gmina Miejska Lubin starała się o dofinansowanie do takiego programu, który polegał na rewitalizacji Parku Wrocławskiego. Założono, że Park Wrocławski powinien być po pierwsze wyremontowany, po drugie rozbudowany. Wiedzą Państwo, że planowano nie tylko budowę małej architektury ogrodowej, ale również tak zwanego parku dinozaurów. Ta inwestycja była oceniana na kwotę ponad 17 milionów złotych i ustalono, że można było ubiegać się o dotację w kwocie 5 milionów złotych. Tą dotację można było uzyskać w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego, a te środki tam pochodziły również ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i również do tego wniosku był dołączony załącznik, który był integralną częścią tego wniosku, załącznik numer 5, w którym prezydent i skarbnik złożyli oświadczenie co do tego, że są zabezpieczone w majątku gminy środki na realizację tego programu polegającego na rewitalizacji Parku Wrocławskiego. Ostatecznie okazało się, że te środki nie były zabezpieczone, a uchwały, które zostały powołane w tym oświadczeniu jako uchwały zabezpieczające te środki, nie dotyczyły zabezpieczenia całej kwoty, ale tylko i wyłącznie, jak się potem okazało, przesunięcia środków budżetowych oraz zapewnienia pieniędzy na wykonanie dokumentacji budowlanej i takiej dokumentacji projektowej tejże inwestycji, na podstawie której dopiero potem ustalono, jakie były jej koszty. Proszę Państwa, po przeprowadzeniu postępowania... Jeszcze wrócę do jednej rzeczy. Wniosek był złożony dwukrotnie. Po raz pierwszy był złożony... Czy mnie mówić Państwo o takich rzeczach? Przejść już do oceny. Wniosek po raz pierwszy został złożony 24 sierpnia 2009 roku. Gmina złożyła ten wniosek, tak jak powiedziałam, do Marszałka Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie w kwocie 5 051 146 zł. Z uwagi na stwierdzone braki formalne tego wniosku został on zwrócony celem usunięcia tych braków i 14 września ten wniosek został złożony ponownie, natomiast oświadczenie to, o którym mówimy, to w załączniku numer 5 było oświadczeniem identycznym jak poprzednio.
Ostatecznie doszło do tego, że Urząd Marszałkowski nie przyznał tejże dotacji. Gmina była trzykrotnie wzywana do tego, aby uzupełnić dokumenty, dosłać odpowiednie uchwały, z których będzie wynikało, że środki na realizację tej inwestycji są w majątku gminy zabezpieczone. Prezydent kilkakrotnie wnosił o odsunięcie tych terminów, nie ukrywając tego, że te środki w majątku gminy nie są zabezpieczone, ale że wszystkie jego działania, które są przez niego podejmowane, zmierzają do tego, aby te środki zabezpieczyć. Ostatecznie tych środków nie udało się zabezpieczyć. Po raz czwarty złożono wniosek o to, aby odsunąć ten termin do grudnia 2010 roku. Urząd Marszałkowski jednak się na to nie zgodził i ostatecznie stwierdzono, że ta umowa na udzielenie tej dotacji nie zostanie zawarta. Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone właśnie przez marszałka województwa dolnośląskiego, który podnosił te wszystkie okoliczności w tym zawiadomieniu i powiadomił, że ostatecznie odstąpił, nie wyraził zgody na przedłużenie kolejnego terminu i ostatecznie odstąpił od zawarcia umowy o dofinansowanie i stwierdził, że zbadać należy, czy rzeczywiście to oświadczenie, które zostało złożone w załączniku numer 5, nie zrealizowało znamion oświadczenia fałszywego. I powiem panu, że państwu, że po przeprowadzeniu postępowania prokurator uznał, że rzeczywiście to oświadczenie realizowało znamiona przestępstwa polegającego na fałszywym oświadczeniu w celu wyłudzenia dotacji. Jednakże prokurator oceniał również to zdarzenie pod kątem tego, czy jest to przestępstwo z uwagi na stopień jego społecznego niebezpieczeństwa. Bo pamiętajmy, co mówi kodeks karny. Kodeks karny mówi, że nie stanowi przestępstwa czyn, którego społeczna szkodliwość, czy tak zwana karygodność jest znikoma. I co oceniamy, jeżeli bierzemy pod uwagę, rozważamy, czy mamy do czynienia ze społeczną szkodliwością i co bierzemy pod uwagę, jeżeli oceniamy tą społeczną szkodliwość czynu. Ja tu się posłużę ściągą i powiem państwu, że przede wszystkim bierzemy pod uwagę tak, rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia takiego przestępstwa, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, postać jego zamiaru oraz motywację sprawcy oraz rodzaj naruszonych reguł ostrożności i sposób naruszenia tych reguł. To wszystko było oceniane przez prokuratora, który uznał, że mimo to, że to zachowanie prezydenta i skarbnika miasta zrealizowało znamiona przestępstwa, to jednak czyn ten nie stanowi przestępstwa z uwagi na jego znikomą społeczną szkodliwość. Czyli zostało umorzone? Tak, to postępowanie zostało umorzone wobec stwierdzenia, że społeczna szkodliwość tego czynu była znikoma. Ale przepraszam, jak można to uzasadnić? Jest to pozwolenie, że ta szkodliwość społeczna jest znikoma. Przecież to jest... No ja właśnie chcę do tego przyjść. Dobra. Przede wszystkim, jakie były argumenty? Argument był taki, że faktycznie działania prezydenta miasta i skarbnika nie wyrządziło realnej szkody w mieniu pokrzywdzonego, a zatem województwa dolnośląskiego. I zwrócił też prokurator uwagę na to, że mając na uwadze procedury, jakie obowiązywały przy zawieraniu umów z marszałkiem województwa, nie powstawało nawet zagrożenie wystąpienia takiej szkody, ponieważ przed zawarciem umowy strona, czyli Urząd Miejski, powinien dostarczyć te dokumenty, które były niezbędne do zawarcia umowy, a zatem poświadczały to, że w majątku gminy została zabezpieczona odpowiednia kwota na realizację tej inwestycji. To po pierwsze. Oprócz tego nie umknęło uwagi prokuratora również to, że prezydent miasta podejmował starania o wprowadzenie tego projektu rewitalizacja Parku Wrocławskiego do uchwały budżetowej.
Kilkakrotnie pod obrady Rady Miejskiej były wnoszone stosowne projekty. One były uchwalane, potem znowu były te decyzje uchylane. Także ostatecznie, proszę Państwa, tu są bardzo szczegółowe informacje. Jeżeli chcecie, ja je Wam podam w późniejszym terminie. Natomiast teraz chcę to trochę ogólnić. Wiemy na pewno, że prezydent starał się uzyskać uchwałę budżetową, która zapewni mu odpowiednie środki na realizację tego programu. Prokurator uznał, że miał prawo twierdzić i przypuszczać, że taka uchwała zostanie przez Radę Miejską podjęta, ponieważ Rada Miejska wcześniej, tak jak już powiedziałam, zabezpieczyła odpowiednie środki na to, aby uzyskać dokumentację budowlaną, aby uzyskać dokumentację, która mówiła o tym, jaki będzie koszt wykonania tej inwestycji. Więc istniało uzasadnione przypuszczenie co do tego, że tak naprawdę Rada Miejska zgodzi się na tą inwestycję. Więc prezydent podejmował takie działania, aby tę uchwałę podjąć. I jeszcze na co prokurator zwrócił uwagę, to, że w korespondencji wielomiesięcznej z Urzędem Marszałkowskim, który domagał się przesłania tych dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, absolutnie prezydent miasta nie ukrywał tego, że te środki w majątku gminy nie są zabezpieczone, ale że robi wszystko, żeby te środki zabezpieczyć i dlatego też wnosił o przesunięcie kolejnych terminów dla uzyskania tych środków. Co jeszcze? Pani prezydent, może się, przepraszam, możemy się na moment zatrzymać, bo to jest tak. Ze względu na znikomą szkodliwość czynu, w dużym ogólnieniu, prokurator odstąpił jakichkolwiek, uznał, że nie mamy do czynienia tutaj z jakimkolwiek dalszym postępowaniem. Ale trudno jest mówić o znikomej szkodliwości czynu w momencie, kiedy prezydent 80-tysięcznego miasta na forum całej swojej społeczności pokazuje, że wystosowuje się dokumenty, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i prokuratura w takiej sytuacji nie mając drugiego się nie stało dzisiaj. To jest tak, to nie było tak, że to były dokumenty, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Bo to nie miał tych pieniędzy, pani prokurator. Tak, nie miał tych pieniędzy, ale to były uchwały, które, bo to były uchwały, ja bym chciała tutaj pewne rzeczy zamęczyć. Nie to, że nie miały wspólnego z rzeczywistością, to były uchwały, które na podstawie których w ogóle rzeczywiście przeznaczano jakieś pieniądze na wykonanie tej inwestycji, ale to były pieniądze przeznaczone na tą dokumentację tak zwaną tą początkową, prawda? A faktycznie nie były to pieniądze, które mogłyby, które by zabezpieczały finansowanie tej inwestycji w takim stopniu, jak wymagał tego regulamin uzyskania dotacji. Pani prokurator, umówmy się, w momencie, kiedy te dokumenty były wysyłane do Urzędu Marszałkowskiego, prezydent Lubina nie miał tych pieniędzy i podobno. Ale też dlatego, panie redaktorze, prokurator uznał, że znamiona tego przestępstwa zostały zrealizowane. A ja bym chciał zapytać właśnie o znaczną szkodliwość czynu. Ale widzi pan, to jest właśnie kwestia tego typu, że to jest bardzo ocenne. To jest ocenne. Ja powiedziałam, jakie czynniki bierzemy pod uwagę, aby ocenić, czy mówimy o znikomym, czy jakimś większym stopniu tej społecznej nadanności takiego postępowania. Tylko, że prokuratura tutaj skupiła się jakby na wątku finansowym, a jeszcze mówimy, jeżeli mówimy o społecznej szkodliwości czynu, to zwróćmy uwagę na przykład, który w tym przypadku pokazuje mieszkańcom Lubina. Można okłamać, można, że tak powiem, podać nieprawdę i nie ponieść za to żadnej konsekwencji. Mało tego, i to się jeszcze wszystko nazywa znikoma szkodliwość czynu. Pana, czy prokuratura, to jest prezydent. Czy prokuratura nie obawia się tutaj przykład. Ja myślę, że przede wszystkim musimy te zdarzenia oceniać pod kątem prawnym, braliśmy również pod uwagę te inne aspekty, między innymi motywy działania prezydenta, mające na celu to, że jego działanie polegało na tym, żeby polepszyć tą atrakcyjność wyglądu miasta Lubina poprzez tą właśnie inwestycję, bo to była nie tylko budowa parku dinozaurów, nie zapominajmy, ale również rewitalizacja starego parku, rozbudowa tego parku, budowa jakichś urządzeń ogrodowych i tak dalej, która to inwestycja miała właśnie służyć mieszkańcom Lubina. Panie, czyli innymi słowy, pan prezydent nie chciał sobie ubrać jakichś pieniędzy, tylko działał w... Prokurator uznał, że motywem działania prezydenta było to, aby poprawić estetykę i jakość życia mieszkańców Lubina. Ja myślę, że to zawsze jest ocenne i że
przede wszystkim pokrzywdzony, a pokrzywdzonym jest w tym wypadku Urząd Marszałkowski. Do Urzędu Marszałkowskiego wysłano tą decyzję o umorzeniu postępowania. Oceni i ewentualnie skorzysta z prawa do wniesienia zażalenia, czy nie. Ponieważ prokurator, który prowadził to postępowanie, podjął taką suwerenną decyzję, ocenił to działanie prezydenta jako realizujące znamiona przestępstwa, poświadczenia nieprawdy w celu wyłudzenia dotacji, ale równocześnie stwierdził, że to zachowanie nie może być traktowane jak przestępstwo z uwagi na to, że jego społeczna szkodliwość jest znikoma. Być może inny prokurator oceniłby to inaczej. Niemniej jednak tutaj taka decyzja została podjęta. Ta decyzja, tak jak powiedziałam, podlega zaskarżeniu. Na razie jeszcze nie mam informacji, bo została ta decyzja podjęta 30. Dzisiaj mamy 8, więc jeszcze jest czas na złożenie zażalenia. Ale prezydent może się odwołać w każdym razie. Może się odwołać. Dobra. Prezydent Lubina doskonale wiedział, że nie dostanie tych pieniędzy, ponieważ na decyzji Rady Miejskiej uchwała taka nie zapadła. I mimo wszystko to poświadczenie nieprawdy poszło na tym dokumencie, na wniosku numer 5. Wie pani co, tak, ale prokurator wziął pod uwagę to, że od tego czasu, kiedy ten wniosek został złożony, do czasu wyłonienia zwycięzcy tego konkursu, tego zwycięzcy, właściwie nie można powiedzieć o zwycięzcy, tylko podmiotu, któremu zostanie przyznana ta dotacja, że być może uda się zabezpieczyć te środki. I te kroki były podejmowane. Dlatego też, tak jak powiedziałam, potem były składane wnioski, jak już Urząd Marszałkowski stwierdził, że istnieje możliwość podpisania umowy, ale prześlijcie nam dokumenty, to były podejmowane kroki w celu podjęcia takiej uchwały przez Radę Miejską i dlatego były przesuwane te terminy z prośby o zawarcie terminu umowy z Urzędem Marszałkowskim, prawda? Tak. Od samego początku Rada Miejska podrzuciła, powiem, było wiadomo, że tego więcej nie będzie. My byliśmy uczestnikami tej rady. W budżecie miasta przy inwestycjach na kredyt miasta musiałby tak sfinansować i dostać po prostu tych 5 milionów złotych. Pan prezydent miał tą świadomość. On wiedział, że tego nie dostanie. Kierował kolejne wnioski, często to, że może jednak na różne sposoby. Opozycja była zdecydowanie silniejsza. Wie pan co, ja tutaj nie będę... Przepraszam państwa, wchodzimy w polemikę publicystyka. Ja bym chciała fakty. To, że my tutaj cały czas to jest cały czas na jedno rzecz. Nie. Pani mówi o cały czas o tym, znikoma szkodliwość czynu, ale de facto fałszywy dokument został złożony. No właśnie, ja powiedziałam państwu, znamiona przestępstwa zostały zrealizowane, ale prokurator uznał, że mając na uwadze tą znikomą społeczną szkodliwość takiego działania prezydenta z określonych powodów, które przez chwilę państwu przedstawiłam, czym ten nie stanowi przestępstwa właśnie z uwagi na tą znikomą szkodliwość. Przepraszam, że tak dobrze mogę złożyć fałszywe oświadczenie do banku, ostatecznie nie. Wie pan co, nie, ja myślę, że tego nie można tak upraszczać, ponieważ każda sytuacja wymaga indywidualnego potraktowania. I tak jak państwu powiedziałam, to jest ocena prokuratora, który prowadził to postępowanie. Przecież pan jest prawomocna decyzja, przysługuje o niej zaskarżenie. Tak, być może ta decyzja zostanie przez urząd zaskarżona. To następna sprawa, błaga. Jest już strasznie późno. A ile za to grozi? Jak powiedziałam. Czy pani reprezentuje Urząd Prezydenta, że pani przeszkadza? Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. I Urząd Marszałkowski już dostał tam. Ta decyzja została przesłana, już pani powiem dokładnie. 30 czerwca wysłaliśmy do Zarząd Województwa Dolnośląskiego, reprezentowany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Także do nich ewentualnie dzwonić, czy oni już otrzymali, czy złożą zażalenie. Chociaż to podejrzewam, że do mniej więcej 20 będziemy już wiedzieli, bo zażalenie powinno do nas wpłynąć. Proszę państwa, to są już teraz sprawy takie powiedzmy...